Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie w gminie Ruda Maleniecka w sobotę oficjalnie powitała i poświęciła wóz strażacki. To 16-letni ciężki MAN, który mieści nawet 5 m3 wody. Pojazd ten oznacza wejście jednostki na bardziej profesjonalny poziom. OSP Lipa auto otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich, która na jego miejsce zakupiła zupełnie nowy samochód gaśniczy. Rok temu dokładnie pan komendant Ryszard Stańczak zadzwonił do mnie z prośbą o spotkanie. Dotyczyło to oczywiście samochodu, który był w tym czasie jeszcze w działaniach ratowniczo-gaśniczych przydzielony do jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Propozycja pana komendanta była, aby ten samochód właśnie trafił do Rudy Malenieckiej. Za to chciałem mu dzisiaj bardzo podziękować, że to właśnie pan komendant decydował, za oczywiście decyzją również tutaj komendanta wojewódzkiego, aby ten samochód był i działał na terenie naszej gminy. Jak komendant zapowiedział, tak się stało. PSP zakupiło nowy wóz. Ich dotychczasowy MAN trafił do Lipy, a z kolei Jelcz służący dotychczas w tej miejscowości został przeniesiony do Wyszyny Fałkowskiej. Decyzję podpisał komendant wojewódzki starszy brygadier Krzysztof Ciosek. Celem jest wzmocnienie ochrony pożarniczej w gminie Ruda Maleniecka. Pragnę wyrazić tę radość, że dzisiaj mogę być pośród ludzi tych najdzielniejszych z dzielnych, tych, którzy honorowo służą Bogu i Ojczyźnie. Wtedy, kiedy ludzie potrzebują, tam skąd oni uciekają, wy tam idziecie. I to jest wyznacznikiem waszej misji, waszej służby, waszej dzielności, waszej odwagi. I jako poseł tej ziemi chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Jesteśmy dużą rodziną, obdarzoną bardzo dużym zaufaniem i cieszy mnie, jak moja rodzina się wzbogaca. Wzbogaca się o ludzi, bo patrząc na tych młodych adeptów strażactwa serce rośnie, ale również ten sprzęt, który wam będzie służył na pożytek tu lokalnej społeczności, gdzie będziecie śpieszyć, ratować ich życie i mienie. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie tu w Lipie i wszystkiego najlepszego, tak jak pan poseł Lipiec powiedział, niech święty Florian, nasz patron, ma nas w opiece. Serdecznie gratuluję wozu gaśniczego. Niech wam służy jak najdłużej, jak najlepiej. I na tą okoliczność, panie prezesie, chciałem panu przekazać pamiątkowy grawerton. Oprócz polityków i samorządowców, wzmocnienie jednostki w Lipie cieszy też strażaków. Na pewno wzmocni to potencjał operacyjny gminy i powiatu. Życzę wszystkiego najlepszego druhom Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipy. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Zastąpi on Jelcza, który poszedł niedawno do Wyszyny Fałkowskiej. Niestety w tamtym wozie nawet nie mogliśmy pomieścić sprzętu. Ten wóz, który tutaj widzimy, pomieści cały nasz sprzęt, nawet jeszcze jest więcej miejsca, musimy go teraz doposażyć. On wpłynie znacznie lepiej na nasze działania operacyjne. Nie będziemy się bali, że wóz nie odpali albo coś. To jest ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN. GCBA 5/40, to znaczy ma 5000 litrów wody i 500 litrów piany. Bardzo dużo się zmieni. Posiadanie wozu ma pomóc w dalszej perspektywie dostać się tej jednostce do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Oprócz powitania w sobotę miało miejsce też poświęcenie pojazdu, a dokonał go miejscowy proboszcz ksiądz Tomasz Waśkiewicz. Po oficjalnej uroczystości druhowie zaprosili wszystkich na ognisko.